Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż wszystkie, ponieważ otrzymałem od widzów dwie kamerki do naprawy. Jedna kamera taka mała i druga troszeczkę większa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, zapraszam do oglądania. Więc tak, na początek otworzymy sobie tą paczuszkę, oczywiście protokół serwisowy dostarczony został z kamerą I co tutaj nie działa w tej kamerze? W tej kamerze nie działa nam połączenie LAN Tutaj nasz widz łączył ją po Wi-Fi, a jak chciał ją połączyć po kablu to z jakiegoś powodu nie chciała działać Sprawdzimy dlaczego, ewentualnie jeżeli będzie możliwość naprawimy Jeżeli chodzi o tą drugą kamerkę Zaczniemy sobie od tej dużej. I mamy naszą kamerkę. Coś tu mamy zdjęte. A, czyli ktoś tutaj już był. Już coś tutaj było rozbierane w tej kamerze. Bo to powinno być przymocowane śrubami tutaj od wewnątrz. Zacznę od rozkręcania tej kopułki. O! Tutaj też było rozkręcane. Tą śrubkę nawet nie musiałem luzować. W ogóle jest, jest śrubka. Tutaj mamy głośniczek. Musimy to rozpiąć. Dobra. I co tu możemy zobaczyć? To jest kamera na aplikacji prawdopodobnie Camhi W tym miejscu mamy nasze połączenie LAN W tym miejscu mamy zasilanie Musimy zobaczyć, czy tutaj w ogóle dochodzi komunikacja jakakolwiek Więc ona idzie bezpośrednio z dołu Zobaczymy, co tam pod spodem jest Zwykła płytka Ta płytka wygląda w ten sposób Tak, porozłączamy sobie tutaj silniczki, bo nam przeszkadza Więc tak, na pierwszy rzut oka nie widzimy nic więc zobaczymy, podłączymy kamerkę do prądu. Odłączyłem silniczki, żeby się nie kręciła. Tutaj sygnalizacji LAN nie ma. Podłączymy sobie pod zasilacz laboratoryjny. Podłączam 11. Czyli kamera sprawna jest. Zobaczę pod termowizją, czy coś się grzeje. Tam się grzeje dioda jedna. No ale to jest normalnie. Tutaj nam się grzeje karta sieciowa. Wi-Fi. Do 56 stopni. Nie jest aż tak normalne. Aż tak bardzo nie powinna się grzać. Z tego co widzę to grzeje się dosyć mocno karta Wi-Fi, ale akurat jeżeli chodzi o tą kartę to klient mówił, że działa. Teraz widzę, że faktycznie tutaj nie ma dodatkowej płytki, bo jeszcze czasami jest tutaj wewnątrz płytka, która odpowiada na przykład za połę. Tutaj nie, tutaj bezpośrednio przewody idą stąd. Dotąd więc mogę sobie sprawdzić czy połączenie kablowe przede wszystkim jest sprawne? Bo może się okazać, zanim tutaj w ogóle cokolwiek będę szukał, że po prostu gdzieś kabel jest uszkodzony w środku. Więc biorę miernik, ustawiam sobie na sprawdzenie diody i weryfikuję. W tym miejscu mamy czerwony, więc zasilanie jest to, jest to przewód 12V, uziemienie. Następnie mamy nasze przewody. Od skrętki i jeden przewód od sygnalizacji, prawdopodobnie zawsze jest osobny. Więc przede wszystkim biorę sobie, sprawdzam te cztery żyły. Ten działa. Następny. Działa. Następny. Działa. I następny. Czyli ostatni już też działa. Czyli przejście mamy. Czyli kable mamy na pewno drożne. Więc to możemy sobie odłożyć na bok, sprawdzamy dalej. Jeżeli tutaj na tej płycie nic nie odpowiada za połączenie LAN, to powinno połączenie z tej wtyczki iść bezpośrednio na tą wtyczkę. Tak, bezpośrednio idzie. Więc możemy sobie sprawdzić teraz, czy mamy drożne połączenie z tej wtyczki do tej wtyczki. Tutaj mamy cztery przewody, które odpowiadają za RXTX, czyli za nasze połączenie LAN. I teraz nieraz się zdarza, że tutaj coś nam nie łączy. Też się zdarzało wielokrotnie, że gdzieś na płytce nie było drożności, i wtedy te przewody nie działały. Więc musimy sobie to sprawdzić pojedynczo. Czyli wiemy, że tutaj ta płytka nie powoduje żadnych problemów, ponieważ bezpośrednio z tej wtyczki. Idzie nam na tą wtyczkę bezpośrednie połączenie z przewodu. Więc mamy załatwioną tą płytkę. Wiemy, że ona jest 100% sprawna. Więc teraz, jeżeli wiemy, że drożność jest aż do tej płytki, sprawdzamy teraz tą płytkę, ponieważ ona będzie nam odpowiadać za komunikację. Dobra, po krótkiej chwili wracam do Was i niestety nie mam dobrych wiadomości. Otóż, sprawdziłem sobie tą płytkę i jest problem. Ponieważ nie mamy w ogóle napięcia na przesyłaniu ani odbieraniu, czyli tutaj na tych przewodach powinno być około 12 V, nawet 14 w zależności od obciążenia. Więc normalnie, jeżeli wepniemy sobie skrętkę, podłączymy kamerkę, powinniśmy otrzymać tutaj około 12 V, jeżeli poczekamy chwilkę. I mamy ile? 0,5, tak skacze. Następny, nie ma w ogóle. Następny. 06 Więc gdzieś nam brakuje 12V, w ogóle nie ma przesyłu. Ale co ciekawe, jeżeli odepnę sobie tą płytkę, co Wam zaraz pokażę, jak odepniemy napięcie, tutaj jak widzieliście było 0,25A, co oznaczało, że kamera się uruchomiła. Teraz odepniemy sobie płytkę. Płytkę wyjęliśmy z kamery, i teraz zobaczcie. Wezmę podłączę tylko samą płytkę. Czyli tutaj mamy kabel LAN i napięcie nasze. I teraz jeszcze raz. Podłączamy sobie. Zwróćcie uwagę na amperaż. 0,5, 0,7A. Ampera. Płytka na razie nie wstaje. Procesor nasz się nie uruchamia. I teraz, jeżeli procesor się nie uruchomi, sprawdzamy sobie napięcia. Widzicie? Napięcie jest prawidłowe. W drugim. Napięcie prawidłowe. Co oznacza? Bo oczywiście niektórzy mogliby brać pod uwagę ten transmitter. Transmitter działa prawidłowo. Tutaj pod spodem. Może odepnę, żeby zwarcia w razie czego nie zrobić. I teraz tak. Jak widzicie. Ta płytka żeby się uruchomiła, musi być wpięta do tej drugiej płytki, przez co nie mamy wglądu tutaj pod spodem na uruchomionej płycie. A dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ na tej płycie mamy diody, które mogły pod obciążeniem po prostu przepuścić, dlatego nam się na przykład zerwało te 12 V i po prostu go nie będzie, ale też mogły pod obciążeniem paść regulatory, czyli regulator pod obciążeniem może nie dawać tych 12 V. Obciążenie jest wtedy, kiedy nam procesor się uruchomi. A procesor, jeżeli nie jest podłączona ta płytka do tej płytki, to się nie uruchamia i jeżeli nie ma obciążenia, to bez problemu tutaj na RXTX mamy normalne napięcie i teoretycznie nam wszystko tutaj działa. Czyli ten transmitter działa bez problemu. Diody wszystkie bez obciążenia wszystko działa, regulatory też. I teraz, żeby sprawdzić, cokolwiek, musiałbym mieć dostęp właśnie do tej płytki, czyli musiałaby się uruchomić i dopiero mógłbym sprawdzić, czy tutaj pod obciążeniem wszystkie napięcia są prawidłowe. Niestety nie mam takiej opcji. Mógłbym oczywiście w ciemno wymienić regulatory, zobaczyć, czy po wymianie ta płyta zadziała, ale jest jeden problem. Ta kamera działa nam po wifi, więc teoretycznie ona nie jest do końca zepsuta. Ale wymiana już samych regulatorów, dobrania tych regulatorów wiąże się z pewnym ryzykiem, że jeżeli dobiorę zły regulator, może kamera nie wstać, może się uszkodzić procesor, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego też rezygnuję z dalszej naprawy tej kamerki, ponieważ tutaj jest za dużo niewiadomych i tylko i wyłącznie w ciemno można ją naprawiać, a tego nie robimy. Dodatkowo jeszcze może też być problem z procesorem. Ponieważ tutaj na tej płycie procesor obsługuje nam komunikację. Jeżeli procesor się nie uruchamia, to napięcia mamy prawidłowe. Natomiast jeżeli procesor się uruchamia, być może tam jest zwarcie i dlatego też nie ma już później tej komunikacji na LAN. Bo po Wi-Fi działa. Ten procesor osobny ma kanał wejścia na Wi-Fi, osobny kanał wejścia tak zwany UART na sieć LAN. Dlatego też, jeżeli tutaj gdzieś jest zwarcie na procesorze no to LAN nie działa, ale na przykład Wi-Fi działa. Więc bardziej chyba obstawiam procesor, że tam jest coś uszkodzone. Poza tym taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tą firmę TVPS2 to już jest druga kamera w tym miesiącu. Identyczna i właśnie pierwszy raz się spotkałem, żeby CamHai miał coś takiego Byłem na początku zaskoczony i tamtej kamerze, niestety, procesor był uszkodzony. Prawdopodobnie uszkodzony, bo ta sama sytuacja. Nie byłem w stanie sprawdzić, co tutaj się dzieje pod spodem. Teraz pokażę Wam płytkę normalną. Normalna płytka, jak widzicie tutaj, mamy kartę sieciową, ale mamy od razu przykręcaną do obiektywu. Dzięki temu, jeżeli odepniemy sobie taką płytkę od obiektywu, podłączymy zasilanie, to bez problemu mamy dojście pod spodem. I wszystkie napięcia mogę sobie zweryfikować, czy są poprawne. To jest bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy mogę naprawić kamerkę. Oczywiście, jeżeli chodzi o kamery na aplikacji Kamchi z procesorami Sony, to znam tutaj, jakie powinny być napięcia. To już po prostu lata doświadczenia. Wiem, na jakim regulatorze napięcia powinno być napięcie, wiem, na jakich diodach powinno być napięcie I tak, dalej, i tak dalej, więc. Bardzo szybko mogę sobie sprawdzić, czy dane napięcia są prawidłowe. Jeżeli napięcia są prawidłowe, to może być też uszkodzone oprogramowanie. Dlatego też kamera się może nie uruchamiać. Więc jeżeli sprawdzę sobie, wszystkie napięcia są prawidłowe, to dopiero sprawdzam, czy w ogóle firmware jest prawidłowy. Ale muszę mieć taki firmware do danej kamery, więc jeżeli to nie jest nasza kamera, to nie będę miał tego firmware'u i niestety, jeżeli to jest wina firmware'u, to nie jestem w stanie wtedy naprawić taką kamerę. Tutaj musimy niestety kończyć, złożę ją i niestety klientowi powiem, że tutaj nie naprawię tej kamerki, jeżeli chodzi o połączenie LAN, więc dalej będzie musiał używać po Wi-Fi, po prostu. Mamy obraz. Jestem bezpośrednio połączony z kamerą, zrobiłem jej ustawienia fabryczne. Zoom działa głośność Halo halo działa mikrofon nie użyjemy ponieważ głośniczek jeszcze nie podłączyłem, ale też będzie działał. Więc tak jak przyszła, po prostu ją odsyłam. Sumowując, nie ma sensu próbować tutaj coś robić, jeżeli ona działa. Jeżeli ta kamerka działa po Wi-Fi, to niech tak zostanie, bo jeżeli zacznę Coś tutaj kombinować i wymieniać podzespoły, to mogę uszkodzić ją całkowicie i w ogóle może już wtedy nie działać. Dlatego tutaj kończymy naprawę.